Jesteśmy w przedszkolu Jarzębinka i rozmawiamy z panią Karoliną Dec i panią dyrektor Jadwigą Grabowską. Proszę nam powiedzieć, co to jest za projekt, co tutaj w tej chwili się realizuje? Projekt ogródków grupowych. Ogródków grupowych, kwiatowych i warzywnych. W sumie to ten projekt powstał dzięki programowi w przedszkole promujące zdrowie. Przystąpiliśmy do takiego programu szkole promujące zdrowie i w ramach tego programu pani Karolinka, nauczycielka przedszkola, zajęła się właśnie tworzeniem takich ogródków. Mamy ich 6. Tymi ogródkami będą zajmowały się dzieci z poszczególnych grup. Czyli jakby będą brały pod opiekę i w każdym z tych ogródków będzie po prostu to, no, na co zdecydują się panie z dziećmi zasadzić. Tak? W tej chwili to są kwiaty, zioła, w przyszłości mogą być też warzywa. No też, teraz też troszeczkę warzyw jest, bo na przykład pomidorki, koperek. Jest troszeczkę późno, ale myślę, że na taki cel, no troszeczkę może utrudnienia mieliśmy z organizacją tych ogródków, ale powstały i myślę, że będą spełniały swoją funkcję jak najbardziej, ci będą się opiekowały, będą sadziły i no, będą takimi małymi ogrodnikami, coś już będzie od nich zależało i myślę, że to one pozostaną już na zawsze, tak? Mamy 6 skrzyń pełnych ziemi i widzę tutaj kwiatów dużo już przygotowanych do sadzenia. Skąd to wszystko? Otóż zgłosiła się do nas firma EcoGarden i zaproponowali nam pomoc. Podarowali nam te oto właśnie tutaj 6 pięknych ogródków. Dodatkowo firma Intermarché przekazała nam 18 ogromnych 80-litrowych worków ziemi. Także bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc, bo to bardzo, bardzo ułatwi nam tutaj pracę z dziećmi. Chciałybyśmy jak najbliżej przybliżyć dzieciom tematykę dbania o przyrodę, ekologię. Takie, myślę, że w bardzo wielu zajęciach przedszkolnych, tutaj w różnych grupach, te ogródki będą mogły być użyte do tak naprawdę obserwacji roślin, tutaj owadów, co dzisiaj też już było widoczne. Nasze dzieci właśnie zerkam, bo biegają z lupami, więc tutaj po prostu dzisiejszy dzień sprawił nam ogromną radość. No i było to możliwe. Jakby myślę też, że dzieci będą chętnie w domu takie ogródki tworzyć. Oczywiście. Właśnie podczas tworzenia tutaj wysypywania ziemi już słyszałyśmy komentarze, typu właśnie mam też taki ogródek, też lubię z babcią coś takiego robić, także sprawia naszym dzieciom to ogromną radość, jak widać. Jest wesoło. Masz ogródek? Świetnie, cały wsadzicie. Ale ja mam powoli. A inne warzywka? Oliwier, lubisz warzywka? Tak, sałatę. Ja lubię sałatę. Aha. Paprykę i buraki. Ale ja mam lekarza i z orkiestra. Ale paprykę sałatę.